Od jesieni wraca Fort Boyard, dlatego widzimy się we Francji z Adamem, który będzie uczestnikiem tego programu. Długo trzeba było cię namawiać do wzięcia udziału. Wiadomo, że chęci to jedno, ale napięty grafik to drugie. Nie, ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że mam okazję tutaj być, tym bardziej, że jakby dzisiaj mi bardzo, bardzo miło zaskoczyła aura na planie, w ogóle sam Fort, który jest niesamowity. No i te nowe, mogę powiedzieć nowe, ponieważ ostatni Fort był nagrywany x lat temu i ja pamiętam jeszcze stamtąd tamte przeszkody, te pokoje, te zdobywanie kluczy. No to pamiętam, że te zadania były takie, niektóre łatwiejsze, niektóre trochę trudniejsze, ale nie było jakiegoś takiego hardcore rzeczywiście. Teraz już było ekstremalnie? Wow, no ja naprawdę nie chcę zdradzać, ale rzeczywiście miałem kilka takich sytuacji, poczułem dreszczyk emocji, to taki dosyć poważny, sam trochę na początku chyba się tak podśmiewałem z tego, że luzik, nie? No, nie taki luzik właśnie, kurczę, się okazuje. A czy ktoś był u ciebie w drużynie lub w drużynie konkurencyjnej, który trafił na zadanie, które jakkolwiek mogło go przerosnąć, że po prostu pojawiły się podczas programu ogromne emocje? Mnie. Tak? No tak. No to zdradźmy trochę. No jakby była sytuacja, że miałem dwa challenge w wodzie. Jeden challenge w wodzie super mi poszedł. Ale z wodą się lubisz? Lubię się z wodą, nie mam z nią żadnego problemu, ona ze mną chyba też nie, ale okazało się jednak, że małe przestrzenie i to jeszcze jak jesteś w wodzie, masz mało powietrza i w jakichś lochach pływasz, szukasz jakichś kluczy po prostu, bez oczywiście tlenu, tylko same jakby z samym oddechem w płucach. No to jednak przytłoczyło mnie to trochę. Jak skończyłaś tę konkurencję, zobaczycie jesienią Viaplay, a ja zapytam cię o twoje dojrzewanie w mediach, bo pamiętam jak jeszcze trzy lata temu pracowałem w jednym z dzienników, naszym zadaniem było dowiadywanie się telefonicznie, co tam u was słychać i właśnie 3-5 lat temu odbierałeś właściwie każdy telefon, tylko to było tak, a jestem po szkole, a muszę wyjść z sieci restauracji pewnych i dopiero oddzwonię. Dalej masz takie zasady, że jednak ten kontakt z dziennikarzami jest dla ciebie ważny? Wiesz co, jest taki specyficzny, o którym może państwo nie wiecie, że tak też rozmawiamy. Ja mam duży szacunek bardzo do was, jakby do waszej pracy, tego wszystkiego. Mam kilka takich osób, od których telefonów nie odbieram. Przydarzyły się różne sytuacje w moim życiu takie, gdzie te telefony po prostu kończyły się tym, że mimo moich jakichś zupełnie innych słów, były inne artykuły i stwierdziłem, dobra, gadam tylko z tymi przez telefon, oczywiście mówię o telefonie, których znam, których szanuję, których lubię. W takiej specyficznej sytuacji, bo można być osobą znaną i mieć swoje zasady i swoje granice, a ta specyficzna sytuacja to taka, że jesteś w związku z osobą medialną. Czy macie jakieś takie wspólne zasady? No chyba tak. Tak, są, na pewno są. Nie będę też mówił jakie dokładnie, ale są wspólne zasady ustalone. Na pewno są tematy, o których nie poruszamy ostatnio. Ja nie wiem, im mniej zdjęć rzucamy ze sobą właśnie, żeby nie podjudzać tych plotek, żeby tam nie... Ktoś tam szuka. Tak, to ktoś tam jeszcze bardziej drąży wszystko, więc i tak źle, i tak niedobrze, bo jak wrzucamy ich dużo, to mówią, że się chełpimy naszym związkiem, że pokazujemy, że ten... Właściwie wy znacie tylko prawdę, ale czy kiedykolwiek medialna publikacja albo jakieś takie instagramowe, facebookowe rzeczy wpłynęły źle na waszą relację? Nie, właśnie nie, to jest chyba jedna z rzeczy, których nie powinienem mówić, bo później będą ten, ale rzeczywiście tak, na pewno, no nie da się, żeby to przeszło gdzieś bokiem, jak ktoś pisze jakieś takie no, rzeczy nie stworzone o tobie, są różne niedomówienia, nie poruszajmy tego tematu w ogóle, ale zdecydowanie to się odbija na związku, to się odbija w ogóle na psychice człowieka, więc to, co wszyscy mówią, że jakiś hejt, coś tam, takie inne rzeczy, inne, to naprawdę gdzieś zostaje.